Hejka, hejka, siemka.pl, cześć wam wszystkim. Mam taką nową giereczkę. Nazywa się to Shards of War. No i właśnie pierwsze odpalenie tutaj, jak widzimy. Witamy w Shards of War. Rozegraj samouczek, czyli co? No to zagramy samouczek. Może dam na większe okienko, a później się to przestawi na full screena. Co my tu mamy ciekawego? Własna drużyna, drużyna przeciwna. Dopóki wieża jest aktywna, może zostać szybko uzdrowiony w położonej za nią strefie. A new item has been unlocked. Tak, jakie my tu mamy sterowanie? Welcome to the shards, Sentinel. I'm the operator. For to move around Aha, the poruszamy się w use the WASD keys. W ten sposób, okej. You can shoot using the left mouse button. Strzelamy lewym klawiszem myszki. Special abilities can be activated by using Aha, the right specjalne mouse mamy na E, Space, R. Or R I spacji. Most skills, there are three lanes on the map. On each of these, drones spawn to assist you. Coś takiego. R I spacja. Aha, dobra. Towers protect the way through each lane to your HQ, as well as the enemies. Avoid getting shot by these towers. They deal considerable damage. Czyli tutaj regenerujemy energię. To destroy the enemy's HQ on the opposite side of the map. You can equip items every few levels, starting at the first. Select one at the bottom right of the screen. Okej. Jedziemy, mapkę widzimy. Aha, i tu już coś mamy. Aha, można trzymać lewy przycisk cały czas myszy. I zabicie. Na prawym klawiszu myszki mamy granaty. Okej. Idziemy dalej, tu się możemy chyba zregenerować. Dobra. Tak to wygląda. A, i tu niszczymy bazę. Granat. Pięknie. Ups. Uciekamy, uciekamy. To mi się granaty skończyły. Okej, pierwsza krew, nie żyje. Niszczymy dalej. Granacik poszedł. Tu mamy... Aha, tu granat się ładuje w sekundach, dobra. I następny granat. Bach, poszedł. Pięknie. No to granatę go poczęstujemy. Okej. Co my tu mamy? Aha. A spróbujemy granatą znowu. Ups, ten tutaj kurczę we mnie nieźle ładuje. Dobra, musimy się troszkę podleczyć. Dobra, mamy energię wziętą. Regenerujemy się. Granatem ich.
Siekre, jest, jeszcze żyje. Dobra. Musimy rozwalić tą wieżę. O, mało energii mi zostało. Trzeba będzie się znowu podleczyć. Się energia chyba sama regeneruje, tak. I granacik. I granacik. A jeszcze nie. Okej, ten żyje. Lecimy znowu na następną bazę. A jeszcze tutaj musimy poczęstować granatem. Ups, kurczę, patrzcie, zabili mnie, no. You have died. In order to keep playing, you will need to wait for your next deployment, as one of your doubles is pulled in from another shard. Ale nie, fajnie, fajnie, podoba mi się. Trzeba tylko opanować to wszystko. Aha. Na F1 zmieniamy broń. Tak, co tu ciekawego by było, a jakby teraz nie kumam tego, chwila. Remember that you can move your sentinel by using the WASD keys. Ale jak widzimy, przeciwnicy już mają tutaj nowe kończenia, są. Dobra, lecimy dalej, zniszczyć tą następną wieżę. I znowu, a kurczę, to jest jakiś laser. O, nieładnie. Trzeba wykombinować to właśnie te E, co to znaczy. Teraz sobie sprawdzimy, jak to działa. Teraz spróbujemy właśnie z tym E poszaleć. O, takie coś. You've reached level 6. Each sentinel on your team has unlocked their ultimate skill. Tak, coś tutaj załatwiliśmy. No. Ops, musimy się ewakuować, bo tutaj mamy jakiś dosyć konkretny ostrzał. Pomocników nie widać. O, dobra, przylecieli. Kurczę, jak na tutorial, to nie powiem, żeby to było łatwe.
Tu są jakieś upgrade'iki, coś tego. Dobra. Co się tak przeciągam, ale... Ale staram się ten tutorial przejść, kurczę. I uciekamy, uciekamy, chowamy się, bo... Mało energii. Dobra, klient zniszczony. Spróbujemy znowu już podbiec. Granacik. I uciekamy. Okej, granacik mamy. Pam! A za chwilkę będzie następny granacik. Pum! Jest! Rozwaliliśmy. Their HQ will lose its shield once any inner tower is destroyed. Tak, mamy następnego... Następną wieżę rozpieprzoną. Granacik poleciał. Ups, musimy się ewakuować. Energia się nam kończy. Dobra, lecą następni. Prawie się kończy. Jest. Tak jest, zwycięstwo. Okej, okay. No i to był... to był samouczek. I to był samouczek. Jeszcze tylko wejdźmy w menu gry. Tak, i co teraz? Victoria, coś tam, kontynuuję. Dobra, 400 HP. I 800 punktów doświadczenia. Okej. Dobra, i tutaj, aha, i to jest teraz to, a tu jest całe to. Zaraz sobie może wejdźmy w opcję, full screen sobie. Wsadzimy. Dobra. Mamy full screena. I co tu dalej? Co my tu mamy ciekawego? Misje. Aha, tu jest mój profil. Level 2 mam.
Tu są te chyba wszystkie odznaczenia. Tak jest. Ops, ale to mi jest niepotrzebne. Wyjdźmy z tego. Jeszcze raz. Tu nie mamy nic. Tu jest postęp. Tu mamy co? Misje. Aha, misje dzienne. Top Gun. Tu jest sklep. Okej. Specjale. A, tu są te sentinele. Skórki. Jakieś paczuszki i premium. Aha, tu są itemy, materiały i tak dalej. Dobra. Także ten, no widzieliście, może tak, tylko ten początek, nie? I tam widzieliście ten samouczek. Jak ktoś, komuś się spodobała gra, to to tam pod filmikiem będzie link, gdzie tą grę można ściągnąć. Dobra, no to tyle, a mnie się to uda może bardziej opanować, to może coś nagram, więcej tych filmików. Okej, na razie, cześć.